Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Artur. Słuchajcie, tu jestem w miejscu Zagaj. No tu ja mam pasy, nie ma problemu? Dobra. No, już podziałamy. Co, mam nagrać czy nie? A, dobrze. Pasy to mam, jakby co? Co? No, dobra. Och, to później tam tą myślą skrzyneczkę mamy, to najwyżej ten. Paletę. To ja ją odwrócę. Się autem. I pasuje. Kilowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. Dobra, nie wiem jak to capnąć. Już nie zdejmowałem takiej maszyny. Jakoś musimy to... Tak patrzę, ale za tą ramę to nie wiem czy tak bardzo podnosi. Jak tu ją podniesiemy, to po prostu do tyłu nam poleci. Nie? No. Albo pasem za tamtą belkę. Tak trochę można, jakoś się boję o to, bo tutaj żeby sobie nie zgiąć czego. Zaraz zobaczymy, jakoś damy. A może tak, jakiś ten. Bo tu zapiniemy. To takie. No nie no. Ale tu by trzeba też to zapisać. Przełóż, nie, przez to przełóż te pasy. Zobaczymy, czy. No najpierw drgnę do góry, tylko zobaczymy, jak się równoważy. O, pewnie poleci na tą stronę. No. No to za to weź. Ale przecież ja uniosę tylko i będziemy... No, rozumiem. Zobaczymy. Bo ja zawsze jak tam rozładowywałem, to tak jak jakieś inne maszyny rozładowałem, to brałem tu z przodu i na przykład silniki gdzieś tu z tyłu, ale chyba, że weźmiemy za ten, możemy tu wziąć, tylko to się podnosi pewnie do góry, co? Sekcje się podnoszą do góry, nie? Czyli za ten gruby element możemy tu. Dobra, to będziemy próbować to jakoś wziąć. Bo ja mam jeszcze... Arbos. Ciągnik z 7-letnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. Tu bym dał za jedno, tu podniesiemy, tylko tutaj by. Albo za to delikatnie pod spodem przełożyć. Sekcja jakaś się podniesie wysoko, nie? Na pewno. No, ona jest blokowana niby, nie? Więc może... Może spróbujemy za to. Jakby był sekcja za to, to ten cały ten, to dobra, to jakoś będziemy działać. Bo trzeba to jakoś rozładować. Nie jest duży strach. A co, przeżyć bym klasa? Tam gdzieś? Słucham? A tam, o, i tam drugiego założysz z jednego. Z dwa. Nie pogieli czego. I co? No i chcę tu gdzieś za to łamać, jak to by miało. Jakby to miało tak być. No. O, ja tu wezmę pas. No i tam założymy jeszcze z jednego pasa. Z dwa. I spróbujemy. Wszystko nie pójdzie tak, to pójdzie inaczej. Jak chcesz to drugim błyskiem, nawet nie wybram się do góry. No, też myślę, że tak, no ale akurat ja się tego nie ściągałem, bo to taki... Idzie to... Co, będzie chyba dobrze, nie? Dobra. I tutaj muszę zabezpieczyć. Tak, zrobiliśmy, zobaczymy. Pomalutku spróbujemy, co się będzie dziać, nie? O, nie podda mi tego pasa. Tu przerzucimy sobie, no, jeszcze jednego. Tu czy tu, o, za te można dać. No. Idę tam po... Wytrzymają pasy? Wytrzymają chyba, co? Ile to waży? Mamy takie... Właśnie nie wiem, ile to waży. Tutaj za klamerkę. No. Z 500 kg? Ma chyba, nie? Salina. Tylko czy waga jest pisana teraz? Trzeba wejść jakoś inaczej?
też na tym na którym maszynach nie ma, nie? Tych wag. Na przykład na pługach niektórych Gregora tam nie uświadczysz wagi, nie? Są takie niektóre, że... No. A co, zejdę? Żeby tutaj... O kurde. Dobra, dobra, dobra. Spróbujemy delikatnie. Czy to pójdzie w ogóle? O, idziemy do góry, nie? Dobra, no może się zablokują w końcu. O, jeszcze do góry muszę iść. One chyba się bardzo mocno podniosą, nie pan co? Nie. Ja pójdę do przodu. One się podniosą dużo jeszcze chyba tamte. Tak, ale zajdzie. O! Cały przechyla do tyłu. No. Nie, mam poleci, może mam poleci. W końcu. No. Patrz, tu się zapiera jeszcze. Patrz. No. Tylko ja mam pełne te gacie teraz już, nie? Nie, dobra, tylko lekko w lewo, bo tutaj jak miziutko jest do tego, żeby na mnie jest... O. Będzie perfekcyjnie zdjęty, delikatnie. No. No bo nas stanęły tam sobie do pewnego momentu doszły, nie? Te. O. Jest dobrze. No jeszcze, zaraz idzie na Andorę, to będzie dobrze. Teraz jeszcze jedziemy, bo tam jest ten cały światełka ma nawet. Tutaj gdzieś w okolicy ładowarki? No ja tam jadę koło Łodzi, a drugą to przez do Warszawy zaraz zawiesi. Tak, Łodzi. No i o pięknie. Ale strachu było. No ale wie pan jak to jest, kurde. No coś tam ostatnio walło, nie? Chcieliś mi to właśnie tak o ten siewnik, ale nic się stało akurat z tym siewnikiem, nie? Wszystko. No, wszystko ok, nie? Z tym siewnikiem jest. A. No, nie można zaczepić. Tak trzeba go zabrać potem do skręcenia do garażu. No bo oni będą jeszcze coś tam dokładać, nie? Właśnie kiedy przyjdzie na uruchomienie pompy? A to nie wiem, to by trzeba tam zadzwonić na Tarnowa. No. To oni tam jeszcze. Co? A co brakuje? Nie no, brakuje chyba nie, ale przyjedzie pan na uruchomienie tego. No bo coś tam, tam jeszcze jakieś części mam od tego, nie? No. To coś tam będą dokładać, przekładać. Dobra. Jest. Dobra, można rzec, jest delikatnie prawie po robocie. Pięknie. Dobra, jest nasza. Chyba bym musiał się przedstawić, nie? Bo nie ma pana takich długich wideł. Tak, no. Albo do przodu da mnie? No tylko tam sobie pozwijam. Ruszę do przodu. I tam jest możliwość zdjęcia. Później tam załudzi się przejdzie tam z osady troszeczkę, nie? Ja się załudzi. No. No bo Kraków potem ważniejszy i kurwa by teraz się zrobiło, nie? Aha. O, zaś tu jest. Trochę żelazwa tam jeszcze jest. Dobra, tu jeszcze mam taki jak zawsze do wykorzystania w sklepie. Dobra. Tam sobie zadzwonić po ten numer. Się dowiedzieć. O. Dobra.